Nazywam się Kasia Anioła. Sprawcą całego zamieszania i tej metamorfozy jest ten oto mały pan o imieniu Tomek. Jest to moje drugie dziecko. Tak jak w przypadku pierwszej ciąży, takiej w tej ciąży przytyłam grubo ponad 20 kg. Byłam aktywna fizycznie do około 20 tygodnia ciąży. Później no niestety bywało różnie, a z biegiem czasu i z czasem jak ten brzuszek się powiększał, ograniczyłam swoje ruchy tylko kierując się do lodówki i zaspokajając swoje zachcianki. Na co dzień pracuję w biurze. Na chwilę obecną korzystam z rocznego urlopu macierzyńskiego i zanim powrócę do pracy, chciałabym ten urlop wykorzystać jak najlepiej do pełnego powrotu do formy. Nazywam się Łukasz Anioła, jestem mężem Kasi. Będę ją wspierał w metamorfozie tak samo jak wspierałem ją podczas ciąży. Okres ciąży nie był wcale taki łatwy. Kasia miała liczne zachcianki, narzekała na przybieranie na wadze oraz miała depresję, ale na szczęście już to wszystko jest za nami. Jesteśmy dość aktywną rodziną, ja sam mam na koncie kilka imprez biegowych, jak i zawody triatlonowe. Tą aktywnością chcę zarazić Celinkę, jak i Tomka, dlatego będę w 100% wspierał swoją żonę. Dlaczego w czasie ciąży tyjemy? Organizm kobiety jest istnym inkubatorem dla maleństwa. W pierwszym, drugim i trzecim trymestrze potrzebujemy więcej kilokalorii do prawidłowego rozwoju maleństwa. Większe zapotrzebowanie na energię niesie za sobą większy apetyt na dane produkty, przez co spożywamy więcej kilokalorii i tyjemy. Podczas ciąży jest większe zapotrzebowanie na poszczególne makroskładniki odżywcze, takie jak żelazo, witamina B12 oraz kwas foliowy i bardzo często występuje niedożywienie tymi właśnie składnikami. Pierwszym etapem dietoprofilaktyki u Kasi jest uzupełnienie składników odżywczych, czyli mikro i makro minerałów, w czym pomogą nam produkty firmy Smartfood. Większość kobiet w ciąży bardzo mocno ogranicza swój ruch, czasami nawet do zera. Partner bardzo często wyręcza je w obowiązkach domowych. Przyzwyczajone do błogiego lenistwa mają bardzo mocno utrudniony powrót do aktywności. Czas najwyższy sprawdzić, jak Kasia poradzi sobie na pierwszym treningu. Jestem już po pierwszym miesiącu ćwiczeń. Odczuwam ogromną poprawę, zarówno jeśli chodzi o moją sylwetkę, jak i o sprawność fizyczną. W porównaniu do powrotu do formy po pierwszej ciąży, w tej chwili wszystko przebiega bardziej sprawnie. Po pierwszej ciąży rzuciłam się na głęboką wodę i to był mój błąd. Za szybko chciałam wrócić do wagi sprzed ciąży. Narzuciłam sobie bardzo mocne treningi, ograniczyłam jedzenie, przez co zrobiłam się przemęczona, nie miałam sił zajmować się zarówno domem, jak i Celinką, a moja motywacja zamiast rosnąć z dnia na dzień spadała. Wbrew powszechnej opinii, pierwszą gimnastykę, nawet w przypadku cesarskiego cięcia, można zacząć już tydzień po porodzie. Naturalnie trzeba pamiętać, że ciało kobiety, zwłaszcza po porodzie, jest bardzo mocno obciążone. Niektóre z mięśni są przykurczone, niektóre są osłabione, dlatego też nieodzownym w tym przypadku jest pomoc rehabilitanta. Szósty tydzień po porodzie to bardzo dobry moment, żeby zacząć mało forsowne, ale jednak już wysiłki fizyczne. Dobrym oraz pomocnym rozwiązaniem w tym momencie są wszelkiego rodzaju chusty, nosidełka, które mają za zadanie odciążyć plecy mamy podczas codziennych obowiązków. Pamiętajcie, że trening powinien być dobrą zabawą, częścią dnia, a nie reżimem treningowym, a tym bardziej przykrym obowiązkiem.
Najczęstszym błędem kobiet, które zaraz po urodzeniu dziecka chcą wrócić do nominalnej masy ciała, jest odstawienie żywności. Jednym słowem, nie jedzenie. W żywności zawarte są składniki odżywcze, makro i mikroskładniki, które są niezbędne do prawidłowej laktacji. Jedynym pokarmem dla noworodka jest mleko matki, więc trzeba pamiętać o dobrze zbilansowanej diecie, by było ono pełnowartościowe. Wiele kobiet obawia się wysiłku fizycznego zaraz po urodzeniu dziecka. Obawiają się mitu, który mówi o tym, że nadmierny wysiłek powoduje gorzki smak mleka. Nie jest to prawdą, ponieważ dobrze poprowadzony trening nigdy nie spowoduje zaburzenia homeostazy, przez co nie zaburzy wytwarzania laktacji. Podczas ciąży ciało kobiety zmienia się poprzez powiększenie się brzucha oraz piersi. Ciało naturalnie pochyla się do przodu, co skutkuje wzmożonym bólem w odcinku lędźwiowym oraz piersiowym. W pierwszym etapie treningi Kasi polegają na wzmacnianiu mięśni core oraz redukcji napięcia powstałego podczas ciąży. Wiele moich koleżanek oraz osób postronnych, które śledzą moją metamorfozę, pyta mnie, skąd czerpię energię na łączenie obowiązków młodej mamy z treningami. Pytania te dotyczą bólu, który jest nieodzownym elementem młodych mam. Powiem krótko, ból był, ale wraz z kolejnymi odbytymi treningami staje się on coraz mniejszy. Dodatkowo trenerzy wyrabiają we mnie zdrowe nawyki. Uczę się chodzić wyprostowana, patrzeć przed siebie, ściągać łopatki, napinać pośladki oraz mięśnie brzucha. Wychodząc z sali ćwiczeń nadal mam w głowie ich podpowiedzi, a rady te stają się dla mnie nawykiem. Na chwilę obecną ból został praktycznie całkowicie wyeliminowany i jestem pełna energii i chęci do życia. W poprzednich odcinkach wspominaliśmy o dwóch aspektach, które powodują ból oraz przeciążenie. Z jednej strony jest to zmiana środka ciężkości spowodowana wzrostem masy ciała, a w szczególności brzucha oraz biustu, a z drugiej strony wyręczanie przyszłych młodych mam przez ich partnerów. Należy jednak zapominać, że tuż po porodzie na kobiety czekają kolejne przeciążenia związane z karmieniem, przenoszeniem dziecka i wszystkimi codziennymi czynnościami świeżo upieczonych mam.
Drugi miesiąc treningów Kasi upłynął pod znakiem dalszej stabilizacji oraz redukcji napięć. Powoli wprowadzamy trening funkcjonalny po to, aby przysposobić Kasię do roli świeżo upieczonej mamy. Kolejne pytania dotyczą mojej diety. Większość moich koleżanek dietę matki karmiącej kojarzy z gotowaną marchewką i kurczakiem oraz szeregiem wyrzeczeń, a wcale tak nie musi być. Dieta moja oparta jest na produktach marki Smart Food. Wcześniej tego rodzaju produkty raczej omijałam szerokim łukiem, ponieważ wydawały mi się niesmaczne. Teraz, gdy po treningu swój głód mogę zaspokoić pysznym batonem o smaku sernika w białej czekoladzie lub gdy zamiast posiłku na obiad mogę przygotować sobie pikantny makaron, wiem, że te produkty są smaczne, a co zaczyna być widać po mojej sylwetce, również skuteczne. Co ważne, produkty te są gotowe albo bardzo szybkie w przygotowaniu, przez co ja nie tracę czasu na gotowanie i mam czas na zajmowanie się dziećmi. Dlaczego kobiety w czasie ciąży sięgają po niekonwencjonalne smaki? Szczególnie dziwnym połączeniem jest na przykład śledź z lodami, czy też lody z ogórkami kiszonymi. Każdy smak niesie za sobą niezbędne składniki odżywcze. Wspomniany wcześniej śledź posiada dużo tłuszczu omega-3, które są odpowiedzialne za prawidłowe funkcjonowanie układu krwionośnego czy też kostno-stawowego. Smak słony zawarty w ogórkach posiada zarówno witaminę C, jak i niezbędne składniki mineralne, potas, sód oraz chlor. Organizm kobiety podczas ciąży jest nadmiernie obciążony, przez co potrzebuje więcej niezbędnych witamin i składników mineralnych. Żeby zapewnić prawidłową homeostazę organizmu, również po ciąży trzeba zadbać o pełną paletę smaków w diecie. Przez ostatnie 2 miesiące Emil redukował napięcia w ciele Kasi, zatem musiała też pójść dobra dieta. Doskonałym przykładem są bóle stawów, którym można zapobiegać poprzez stosowanie niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3 i omega-6 oraz kompletu witamin A, D, K i witaminy C. Idealną formą uczenia integracji z dzieckiem oraz regeneracji są zajęcia na basenie. Podczas tych zajęć mama aktywnie spędza czas ze swoim dzieckiem, które z kolei czuje jej bliskość, a sam basen ma zbawienny wpływ dla jej stawu. Jesteśmy po 3 miesiącach ciężkiej pracy. Jak widzicie, wszystko idzie w dobrym kierunku. Tomek przybiera na wadze, a jego mama gubi zbędne kilogramy. Przez 3 miesiące współpracy z Kasią ustawiliśmy deficyt energetyczny rzędu 600 kilokalorii. Jednym słowem, jej dieta miała 2200 kalorii. W ciągu 3 miesięcy Kasia straciła 10 kg na wadze oraz liczne centymetry. 10 w biodrach, 15 w brzuchu i 14 w talii. Redukcja Kasi w pierwszym okresie metamorfozy to przede wszystkim zaleta diety. Treningi miały inny ważny cel, bo bez powrotu do pełni sprawności nie moglibyśmy myśleć o nowych ambitnych celach związanych z modelowaniem sylwetki. 10 kg mniej na wadze to również zasługa treningu cardio, który był uzupełnieniem treningu medycznego. Jak teraz wyglądają treningi Kasi? Po przejściu etapu rehabilitacji włączyliśmy do zajęć trening funkcjonalny. W tej chwili wzbogacamy go także o początki już treningu siłowego.
Jak oceniam metamorfozę z kobiecego punktu widzenia? Przede wszystkim zmiany zachodzą nie tylko w sferze fizycznej, ale również w psychicznej. Po urodzeniu pierwszego dziecka popadałam ze skrajności w skrajność. Z jednej strony byłam bardzo szczęśliwa, że urodziłam Celinkę, ale z drugiej nie podobałam się sobie i popadałam w depresję. Do tego dochodziły takie problemy jak nietrzymanie moczu oraz libido równe zeru. Zresztą sam seks nie był przyjemnością, ponieważ odczuwałam ogromny dyskomfort. Po porodzie syntezuje się więcej prolaktyny. Jest to hormon, który jest odpowiedzialny za wytwarzanie laktacji, dodatkowo za regenerowanie organizmu czy też gojenie się krocza. Hormon ten również jest odpowiedzialny za libido, przez co kobiety po okresie ciąży mają mniejszy popęd seksualny. Najbardziej poszkodowani są partnerzy. Podczas ciąży organizm kobiety produkuje hormony, które obniżają u mężczyzn poziom testosteronu. Po ciąży automatycznie poziom testosteronu u mężczyzn jest większy, przez co zwiększa się ich libido. Odpowiednia dietoprofilaktyka oraz wysiłek fizyczny wspomagają regenerację po ciąży oraz podnoszą poziom libido, dzięki czemu zyskuje związek. Ostatni miesiąc upłynął dla mnie pod znakiem wielkich przyjemności. W nagrodę za pierwszy pomyślny etap mojej metamorfozy pojechaliśmy z całą rodziną do słonecznej Italii. Każda metamorfoza ma swoje etapy, także te związane z regeneracją. W związku z optymistycznymi wynikami ostatnich pomiarów, wspólnie w porozumieniu postanowiliśmy zgodzić się na urlop Kasi. Wyjazd na wakacje nie oznacza, że nasza metamorfoza dalej nie trwa. Podczas wakacji Kasia stosowała się do tradycyjnej kuchni włoskiej oraz jej dietę uzupełniliśmy produktami marki Proporcja. Jest to żywność funkcjonalna, dzięki czemu Kasia wróciła o 2 kg chudsza. Skoro przeszliśmy do etapu modelowania sylwetki, w końcu wraz z trenerami mogę skupić się na częściach ciała, na których bardzo mi zależy. Jak wiadomo, podczas ciąży takie części ciała jak pupa, uda oraz biodra zwiększają swoją objętość. Nie mogę już doczekać się chwili, kiedy w końcu wrócę do dawnego rozmiaru. Podczas ciąży naturalnym procesem jest nabieranie tkanki tłuszczowej w okolicach ud, bioder oraz pośladków. Tłuszcz jest doskonałym materiałem izolacyjnym oraz źródłem energetycznym dla przyszłej matki. W treningach Kasi skupiamy się na modelowaniu sylwetki od pasa w dół, więc w ćwiczeniach pojawi się większa ilość powtórzeń, którą uzupełnimy o interwały. Wyjazd Kasi jest doskonałym tłem, żeby obalić kolejny mit, który zakłada, że podczas laktacji nie wolno się opalać na plaży czy też w solarium. Jest to absolutnie nieprawda, jednakże trzeba się stosować trzech złotych zasad. Pierwsza, należy stosować kremy UV. Drugie, trzeba pamiętać, żeby zakrywać sutki. Trzecia, należy stosować tłuszcze omega-3, omega-6 oraz witaminy A, D, K, które poprawiają jakość skóry. W ostatnim odcinku omówiliśmy takie części ciała jak pupa, pośladki oraz uda. Teraz przyszła kolej na równie ważne rzeczy z punktu widzenia młodej mamy oraz każdej kobiety, czyli brzuch i piersi. Brzuch w ciąży kojarzy się z czymś bardzo pozytywnym. Wraz z jego powiększaniem się wiemy, że maleństwo również rośnie. Jednakże po ciąży większość mam często, patrząc w lustro, ma po prostu doła. Brzuch często pokryty jest rozstępami, gdzieniegdzie wisi skóra i wygląda to bardzo nieestetycznie. Brzuch, tym bardziej u kobiety po ciąży, jest dość newralgiczną częścią ciała. Aby odzyskać jego jedność oraz pozbyć się wszystkich defektów estetycznych powstałych podczas ciąży, nie wystarczy tylko dobry trening oraz dobra dieta. Często też należy skorzystać z zabiegów kosmetologicznych.
Na początku metamorfozy skupiliśmy się na mięśniach poprzecznych brzucha. Teraz, gdy ciało Kasi jest gotowe, możemy w większym stopniu skupić się na mięśniach prostych oraz skośnych. Równie istotną częścią ciała są piersi, które w trakcie ciąży powiększają się znacznie, co napawa optymizmem młodych tatusiów. Niestety po ciąży bywa z nimi różnie. Często bywają obwisłe, co po prostu nie podoba się młodym mamom. Jeżeli chodzi o biust, to w treningu skupiamy się na mięśniach klatki piersiowej po to, aby zwiększyć jego jędrność. Podczas ciąży organizm kobiety produkuje więcej hormonów, progesteronu oraz estrogenów, które wpływają na wzrost gruczołu sutkowego. Masa piersi może wzrosnąć nawet do 300 g. Wiele kobiet uważa, że długie karmienie spowoduje utratę jędrności piersi. Nie jest to prawda, ponieważ głównym problemem jest to, iż skóra nie może utrzymać ciężaru piersi. Wystarczy temu zapobiec poprzez stosowanie odpowiednich staników. Na obecnym etapie metamorfozy, czyli po 6 miesiącach, efekty widać nie tylko w lustrze. Na chwilę obecną, po skończeniu 8 miesiąca przez Tomka, jest on bardzo ruchliwy, a ja mam więcej energii dzięki ćwiczeniom, żeby podążać za nim. Przez ostatnie 3 miesiące dieta Kasi wynosiła 2000 kcal. Czas na oficjalne podsumowanie pomiarów. Kasia na wadę straciła tylko 2,3 kg. Jednakże jej poziom tkanki tłuszczowej spadł o 4,5%, poziom masy mięśniowej wzrósł o 3%, a wiek metaboliczny spadł o kolejne 8 lat. Istotnie statystycznie również zmieniły się centymetry. Talia spadła o 6,5 cm, brzuch o 1,5, a biodra o 2,5 cm. W ostatnim etapie metamorfozy skupialiśmy się na dwóch elementach. Obniżeniu tłuszczowej masy ciała oraz modelowaniu sylwetki. Teraz, gdy Kasia przestała karmić, treningi mogą być bardziej intensywne. Dlatego dalszą opiekę nad nią przejmie Błażej. Kolejnym problemem, który chciałbym poruszyć, jest pogarszanie się wzroku podczas ciąży. Istnieją trzy poważne powody. Pierwszym powodem jest zmiana poziomu hormonów. Poziom estrogenów wpływa na zwiększenie retencji wody w tkankach kolagenowych, co będzie wpływało na krótkowzroczność czy astygmatyzm. Drugim powodem jest cukrzyca ciążowa, która niekontrolowana może spowodować retinopatię cukrzycową. Jej konsekwencją jest strata wzroku. Trzecim powodem jest sam poród. Wysiłek, który ponosi kobieta, wpływa na wzrost ciśnienia w oku, czego konsekwencją jest pogorszenie wzroku. Należy pamiętać, że do rutynowych badań w czasie ciąży warto dodać badania optyczne. Thank you.
ostatnim odcinku dowiedzieliście się, że odstawiłam Tomka od piersi. Zarówno w przypadku Tomka, jak i w przypadku Celinki była to naturalna decyzja tak naprawdę dziecka. Czym różni się dieta kobiety karmiącej od tej, która odstawia dziecko od piersi? Jest jedna wielka różnica, a mianowicie energetyka diety. Musimy pamiętać, by odstawiając dziecko od piersi obniżyć poziom energii dostarczanej. Jednym słowem, musimy obliczyć całkowitą przemianę materii i tutaj nie dodawać dodatkowych 350 kilokalorii, które szły na odżywienie dziecka. Jak wyglądają poszczególne makroskładniki odżywcze? Nie różnią się istotnie statystycznie. Musimy pamiętać, że organizm kobiecy dalej jest lekko zmęczony samym okresem karmienia oraz ciąży, dlatego też profilaktycznie stosowałbym większe dawki witaminy C, witaminy D oraz wapnia. Jak natomiast powinna wyglądać dieta dziecka zaraz po odstawieniu go od piersi? Przede wszystkim musimy zobaczyć, w którym etapie odstawiamy dziecko od piersi. Jeśli jest to 6-9 miesiąc, to u dziecka pojawiają się pierwsze procesy dojrzewania zębów oraz procesy przeżuwania i gryzienia pokarmu. Dlatego też do diety takiego dziecka możemy stopniowo dodawać na przykład pokrojone owoce i warzywa pozbawione skórki oraz chleb bez skórki lub rozgotowany ryż. Zarówno mój mąż Łukasz, jak i ja jesteśmy osobami aktywnymi fizycznie. Przed ciążą uprawialiśmy wiele dyscyplin sportowych. Tą aktywnością pragniemy zarazić nasze dzieci. Celinka od drugiego roku życia uprawia koszykówkę oraz uczęszcza na zajęcia judo w przedszkolu. W weekendy staramy się spędzać czas również aktywnie na różnych formach rekreacji. W przypadku wyboru dyscypliny sportowej, którą powinno uprawiać dziecko, najważniejsze jest to, aby ono chciało je uprawiać, a żeby sport nie był odzwierciedleniem niespełnionych ambicji rodzica. Na terenie naszego miasta jest wiele klubów sportowych związanych z różnymi dyscyplinami, gdzie instruktorzy mają odpowiednią wiedzę i odpowiednie podejście pedagogiczne. Takim przykładem jest na przykład Akademia Judo.
Pora na podsumowanie ostatnich 9 miesięcy. Cykl treningowy Kasi został podzielony podobnie jak ciąża na trymestry. W pierwszym z nich skupiliśmy się na kwestiach rehabilitacyjnych oraz treningu medycznym. W drugim skupiliśmy się na treningu redukcyjnym, w trzecim na treningu sylwetkowym, tak aby Tomek mógł się cieszyć zdrowo wyglądającą młodą mamą. Czas na magię liczb. Waga Kasi spadła o 16 kg, jej poziom tkanki tłuszczowej spadł o 17%, a jej wiek metaboliczny cofnął się o 30 lat. Dodatkowo Kasia musi wymienić swoją garderobę, ponieważ jej brzuch zleciał o 26,5 cm, jej talia zleciała o 20,5 cm, biodra spadły o 15 cm, ręce o 4 oraz uda o 6 cm. Jak oceniam ostatnie 9 miesięcy? Był to okres dla mnie bardzo ważny, równie ważny jak noszenie Tomka pod moim sercem. Tomek jest moim drugim dzieckiem, więc myślę, że spokojnie mogę pokusić się o porównanie. Wiem już, że powrót do formy po ciąży wcale nie musi być uciążliwy. Dieta wcale nie musi oznaczać wyrzeczeń, a treningi łatwo można wkomponować w rytm dnia młodej mamy. Dla wszystkich młodych mam chciałabym z tego miejsca przekazać ważny komunikat. To, że po ciąży patrzymy na wszystko przez pryzmat dziecka, wcale nie musi oznaczać, że musimy się ograniczać. Dlatego dbajcie o to, aby wasze dziecko widziało was w dobrej kondycji fizycznej i zawsze uśmiechniętą.